Halo, halo, witamy serdecznie na kolejnej rundzie trybu kariery zawodnika w Aston Martinie. Runda trzecia, Melbourne w Australii. No i zobaczymy, jak tutaj na tym torze spiszą się Astony. Jeżeli chodzi o kwalifikacje, to wyglądało to całkiem nieźle dla Fernando Alonso, już gorzej dla Coxa. Alonso zajął czwarte miejsce podczas czasówki, no a my zajęliśmy dopiero dalekie miejsce dziesiąte, aczkolwiek i tak się udało przeżyć do Q3 jakimś cudem. No ale totalnie nietrafione ustawienia bolidu. O, dziewiąte miejsce. Ktoś karę dostał, Bottas dostał karę, także z dziewiątego miejsca startujemy. Totalnie nietrafione ustawienia bolidu pod ten tor i brak tempa. Także wynik tego wyścigu będzie po prostu kiepski. Well, it's been a long time since I last worked with you. Good to see you again today, Anthony Davidson. I know what we've got to do before the start of today's race, but what about our driver? What do the final hours look like for them? Well, for them, you know, you've got your pre-race rituals that you go through. You see different drivers that, you know, some have got their headphones on, they're listening to the music. Some drivers really absorb the energy from the crowd and they're there waving to them. Other drivers, they go within themselves. They chat to their engineers, absorbing that information, that vital information that you need to carry you through the race. And you know, those pre-race rituals are essential. No nie liczę tutaj na top 10, tak naprawdę marne szanse na to, że uda się zdobyć jakiekolwiek punkty, chyba że coś się stanie na torze, ale w tej F1 jeszcze nie widziałem takiej sytuacji. Jak ja czegoś nie odwalę, to boty same z siebie też nic nie odwalą złego. Start z dziewiątej pozycji, fajnie, no, troszeczkę szerzej możemy w zakręt chodzić w razie czego, gdzieś tam uciec na lewo, chociaż tam potem jest wir, ale po tej trawie można się tam przedrzeć. Launch map is good, but we need to learn the gears, so go into each one when you can. We're going to need some work on the brakes. Za nami dwa bolidy Mercedesa, Hamilton 10, Russell 11. No ale Albon na miejscu 7, no kurde, dobre kwale mu poszły. On na miejscu 7. Kwalifikacja, pokwalifikacja. Szczerze mówiąc, po tym jak ja zobaczyłem, jakie mam tempo w Q3, to naprawdę obawiałem się, że do Q2 nie jestem w stanie się zakwalifikować. Na prostej naprawdę bardzo dużo traciłem, na prostej odcinka toru. No i tutaj będzie nie inaczej. Będę próbował się podpierać baterią, ale wiele mi to nie da, bo tej baterii to na długo mi nie starczy. No i potem no, zająłem 14 miejsce w Q3, potem w Q2 no już byłem pewny, że do Q1 nie wejdę, a tu się udało ósmy czas wykręcić. Jakimś cudem, no ale w Q3 już totalna lipa. Wszyscy przyspieszyli, a ja gdzieś się tam straciłem. A na Arabii było pole position. Także Arabia nam siadła, ale Australia no niekoniecznie. No. No to będzie ciężki wyścig. Bardzo ciężki, długi wyścig. No i jedziemy. A start nie był najgorszy. A mnie tutaj zablokował.
No i tutaj na tych prostych to po prostu nie ma za bardzo o co walczyć. Te 300 km na godzinę nie jedziemy. Totalnie nie strzeliłem tych ustawień. Fatalne ustawienia bolidu pod same kwalifikacje. Alonso może sobie szaleć na torze, a ja już tak niekoniecznie. Najgorsze, że tutaj baterii za bardzo nawet nie oszczędzę. Po prostu mnie odjeżdżają całkowicie. Długo się nie utrzymuję przed tymi Mercedesami. Znaczy, to wszystko zależy, jak długo będę jechał za Norrisem. Za Albonem. Tire condition still looking good. Myślałem, że tutaj Norris się będzie próbował Albonowi wciskać jakoś. Bo już z tym tempem wyścigowym wygląda troszeczkę gorzej. O, zostawił miejsce. Mamy pozycję. Udało się jedną pozycję odrobić. Norrisem już nie jestem w stanie pogonić. Już totalny brak tempa na prostej. Też to widać. Albo mnie wyprzedza bez najmniejszego problemu. Try to stay with them. They might make a mistake and we could still regain the position. Potem wyścig to będzie jedna wielka męczarnia, no taka prawda. Ale cóż, no nic na to nie poradzę już. Walczymy tym bolidem o to, co się da tutaj wywalczyć w ogóle. Ale widzę, że niewiele.
A tutaj z DRS-em mam naprawdę ciężko powalczyć z Albonem. Z Albonem naprawdę. Różnica prędkości na prostej jest, no. Oni jadą co najmniej z 15 km na godzinę szybciej na prostej. Ze względu na to, że mam po prostu złe ustawienia bolidu. Kurwa, Hamilton, do chuja pana. Człowieku. O kurde. O, coś tam się stało. Przy wyprzedzaniu. Albo stracił pozycję. Pocałowałem lekko ścianę. Nie jest to super jazda z mojej strony. Hamilton bez najmniejszych problemów. Próba podcięcia strategicznego mi nic nie da. Ja bym chciał szybciej zjeżdżać do boksu. Walczymy. Może jakimś cudem się uda wyszarpać tutaj punkcik. Ale kurde, coś nie mogę się zmieścić tutaj w ten zakręt. Już te oponki pewnie nie trzymają najlepiej. Siemanko, kuronek. Okay, mate. Engine's running too hot. Engine is running too hot. Let's keep it a bit cooler for now, please. Mi nie odjechał Hamilton na razie. Pit
this lap then, coming to the pits at the end of this lap. Dobra, panu. Szybka zmiana. Okay, mate, that's it. Go, dobrze. Go, go. Perfect job from you and the crew there, mate. We're delighted with that. Look after these Siemanko, tires maestro. Now. A, w porządku. Mogłoby być lepsze, ale no, jakiejś tragedii nie ma, no. Ale to się zrobiła bardziej arkadówka niż symulator. Zresztą na obecny moment lepiej zostać przy F1-23. Dopóki nie wyjdzie jakaś aktualizacja konkretna, która zmieni to i owo, to nie ma nawet sensu kupować. Ale nie trafiłem z tymi ustawieniami, nie? Na normalny 290 na godzinę, to jest wszystko, co mogę tym bolidem pojechać, nie? Skrzaniłem totalnie tym setupem. Skoro bardziej polecam F1-23 od 24 na obecny moment, wiadomo, że nie jest to warte uwagi. Aj, jestem przed Hamiltonem. Nie, no nie jest to 1-1. Graficznie, no co tutaj chcesz, co tutaj zmieniać graficznie? No nie ma za bardzo co zmieniać graficznie. Ale model jazdy się różni. Ten bolid jest tak przyczepny, że to jest masakra jakaś, nie? Za bardzo te bolidy są przyczepne. Żeby tu się wyspinować, to trzeba się naprawdę dobrze postarać. Strasznie przyczepne są te bolidy. Niektóry zakręta za bardzo, w innych mniej. Dynamic handling, ta nowość, to aktywne zawieszenie. Też bardzo kiepsko się sprawuje. Nie mam szansy za nim utrzymać na bezpieku. No dobra, no może jakieś punkty się uda złapać. Im dłużej się utrzymam za Hamiltonem, tym większe szanse na to, że jakiekolwiek punkty w tym wyścigu wywiozę. Muszę się po prostu za nim jakoś utrzymać. No tak. Będziemy się tak wymieniać. Wiesz, no tutaj w zasadzie nie ma co takiego zmieniać, no. Jeżeli chodzi o właśnie takie rzeczy jak grafika czy interfejs, bo naprawdę graficznie gra jest naprawdę dobra, nie? Tutaj nie ma się czego przyczepić, no.
co mają iść, fotorealizm? Że graficznie jest gra naprawdę dobrze, dobra, a nie ma co tutaj za bardzo iść w jakieś szczegóły, kurde, otoczenia, gdyż tu się zapierdziela ponad 300 na godzinę i to wszystko przemija, kurde, raz, dwa. Na ekranie. To nawet nie da się bardziej... Nie wiem, jak to ująć słowa, przyjrzeć, o. Tego, co się dzieje wokół bolidu, wokół toru. Także no, graficznie no, naprawdę nie ma się czego przyczepić. No wygląda to tak jak F1-23, no ale pod tym względem nie ma co się przyczepić. Ewentualnie tam usprawnienia tych torów, no bo tam na przykład na Belgii, no to gołym okiem widać, że tam są zmiany dane. Te pasy i tak dalej, nie? Na Katarze, no to widać gołym okiem, ale to są takie odświeżenie bardziej otoczki toru, nie? Interfejs, no dziwię się troszeczkę, że nie korzystają z tego, co mają, mają licencję od FIA, a nie korzystają na przykład z tych takich pasków czasowych, na przykład na kwalifikacji kolorowych, taki co w tradycyjnej transmisji F1 jest. Na PC-cie można sobie to wgrać w formie modów, nie? Dobra, no plus taki, że Bottas niezbytnie nie wygania. To mi się DRS wyłączył na tamtej prostej? Dobra, nie udało się na szczęście w niego wjechać. Tutaj bardziej chodzi o sam gameplay, o sam model jazdy, nie? Jest po prostu zbyt łatwy. Dobra, widzę, że Lewis też za bardzo nie szarżuje, także tym lepiej dla mnie. Mógłbym spokojnie odjechać, ale też się podpieram tym DRS-em, nie? Norris okay, na przykład już totalnie odjechał. Za Norrisem też się trzymałem blisko, a już mi odjechał na ponad 6 sekund. Bo dopóki mam DRS, to mogę tutaj... Hamiltonem. Kolizja z Hamiltonem, no lekko go tam dźgnąłem, nie powiem, że nie. No na tym DRS-ie się naprawdę tutaj wspomagam za Lewisem. Także dzięki przyjacielu, że mi tak pomagasz w tym wyścigu. Bo dzięki tobie mam naprawdę szansę na jakiekolwiek punkty tutaj. A tam się Kickzaubery walczą z Russellem. Też zbieram baterie, to jak najmniej tej baterii używam, żeby ewentualnie móc tutaj podejść do ataku na ostatnim okrążeniu.
Ja tutaj nawet się nie będę bronił przed Hamiltonem. Po prostu uznam go jako swoją pomoc w tym wyścigu. Bylebym nie popełnił jakiegoś błędu, chociaż on teraz 3 sekundy, tak, chociaż 2,6 sekundy, no to nie jest to, że mamy jakąś super przewagę nad Russellem. Tak, w takim trudnym wyścigu dla mnie uda się wywalczyć tutaj punkty, no to będzie dobrze, nie? Nie będzie za bardzo można było narzekać. Tak naprawdę ten wyścig już był ustawiony po kwalifikacjach. Także też nie pomyślałem nad tym, żeby już w treningach zmienić ten setup, nie? To ustawienie tego bolidy. Przecież już w pierwszym treningu widziałem, że jest tam kurde kicha. Brnąłem to dalej z nadzieją, że będzie lepiej i nie było. Tutaj Russell odrabia straty do nas. Baterię trzymam na ostatnie okrążenie, żeby po prostu tutaj Hamiltona łyknąć na ostatnim okrążeniu. Także chyba nawet się nie będę zabierał za jego wyprzedzanie. Ja wiem, trochę to zabija sens tego wyścigu i tak dalej. Ale ważne punkty. Tym bardziej, że mam szansę na, realne szanse na 8 miejsce w tych zawodach, pod warunkiem, że się gdzieś tutaj nie wypierdzielę po drodze. Potem z Russellem tam się dalej biją. Były kierowca Mercedesa z obecnym kierowcą Mercedesa. Dobra, no jeszcze jedno okrążenie. Muszę za nim przejechać. Bo muszę być teraz czujny, żeby tutaj nie pozwolić, aby mi Hamilton uciekł. Ciekawe, gdzie tam jest Alonso, a nie będę już kombinował i patrzył na, tutaj pytał tego inżyniera wyścigowego o pozycję Alonso.
szybka wyścigu, więc lepiej się skupić, żeby nic tutaj nie odwalić. Dobra, baterii mam dość. Teraz, żeby się tutaj blisko za nim zabrać. Lecimy to ostatnie okrążenie. Tego nie skrzanić. Bateria w ruch. Nice work, mate. That brings you up a place. Okay, so gap to the car ahead, 8.9 seconds. Całą baterię wypstrykałem na ten manewr wyprzedzania. To było takie łatwe. To nie zmienia faktu, że ten wyścig no, był ciężki. Ale ósme miejsce się udało wywalczyć, no tak kiepsko ustawionym bolidem. Przyczepiłem się Hamiltona jak grzeb się go ogona i udało się przynajmniej wyszarpać ósmą pozycję. Także no, nic tylko się mogę cieszyć z tego wyścigu, no kiepskie to były zawody. Nie było tego tempa takiego, jakiego bym oczekiwał. Gdybym miał takie tempo jak Fernando Alonso, gdybym miał lepsze ustawienia bolidu, no to można byłoby spokojnie powalczyć o coś więcej. Tak, no to mamy ósme miejsce, także trzeba brać to, co mamy. Zobaczymy, jak tutaj Fernando Alonso wypadł, bo wygrał ze mną w tym wyścigu. Alonso piąty. Piąty. Z niewielką stratą do Charlesa Leclerca, także tam musiała być walka cały czas. Max Verstappen wygrywa, drugi Sainz, trzeci Perez. Lando szósty. Siódmy Oscar Piastri. O, nawet Lando wyprzedził Piastriego na koniec wyścigu. No i potem już ze sporą stratą Cox, Hamilton i dziesiątkę zamyka George Russell. Także pięć zespołów zgarnęło punkty. Klasyfikacja generalna po Grand Prix Australii. Max Verstappen 63 punkty na koncie, 15 punktów więcej od drugiego Pereza. Dalej Sainz Leclerc. My spadamy na miejsce piąte, ale 30 punkcików zdobyte. Siódmy Fernando Alonso, punktów 24. No i w klasyfikacji konstruktorów Red Bull na razie na pierwszym miejscu 111 punktów, drugie miejsce Ferrari i my mamy trzecią pozycję jako Aston Martin przed McLarenem, także jest na razie ok. Zobaczymy, co będzie w kolejnych wyścigach. I to by było tyle, jeżeli chodzi o Grand Prix Australii w karierze zawodnika.